Cześć, dzień dobry, dzisiaj witamy się z wami w Decathlonie. Tu Gonkol Bonnie. Kacper, słuchajcie, kupuję sobie dzisiaj sprzęty, wszystkie akcesoria na narty, ponieważ spontanicznie stwierdziliśmy, że jedziemy na weekend na narty. I Kacper zaczął od przymierzania kominiarki. Jak? Super, jest piękna, ale słuchajcie, zróbcie tak, że jak sobie już wybierzecie i przymierzycie, to potem trzeba wziąć z końca. Taką, której nikt nie przymierzy. Moja babcia tak zawsze robi. Pewnie, więc tą sobie przymierzyłem, a tą kupuję. Kolejny przystanek to wybór kasku. Czarny? Czarny. Ale to kominiarka, i na kominiarkę. A ona jest tą. Dobra, bez kominiarki. Pokaż się, jak będziesz wyglądał na narciarzu. No pięknie. Dobra, gogle jakieś. Gogle, słuchajcie, już wybrane, teraz wybieramy rękawice. No jakoś tak nie jest śmieszne, że ty nie masz nic na te narty, no ale w sumie jeszcze nie jeździłaś. To będzie Katra, słuchajcie, pierwszy raz w ogóle na nartach. Wybieraj. Lecę do Katra ze spodniami, wybrał sobie swoje rozmiary XL, ale wszystko w sumie okazało się za małe, więc 2XL spodnie. Lecę do niego, żeby przymierzył. Mamy, słuchajcie, narciarza. Wybrany strój? No chyba tak. Wszystko wybrane chyba, co? No. Jeszcze polarek tylko potrzebujemy. A znaleźliśmy tu, czy nie? Nie widziałam właśnie. W Decathlonie są te śmieszne kasy, że nie odbijasz, wrzucasz tylko tutaj do kosza, a on, nie wiem, czy po wadze, czy po czym, jest nie, w stanie... Tu są czujniki, wiesz? Czujniki jakieś. Na metr jest napisane. Wrzucasz i on po prostu wtedy już wie, co to jest. No, mega to jest. Zakupy Kacpra zrobione. Ja część swoich ubrań narciarskich mam u rodziców z poprzednich sezonów, bo ja już na nartach jeździłam, jak byłam młodsza. Teraz miałam dość długą przerwę, 6-letnią, ale mam jakieś tam swoje rzeczy, więc ja swoje rzeczy odbiorę od rodziców później. A teraz jeszcze byłam w zoologicznym kupić dla naszej jaszczury świerszcze, więc muszę ją nakarmić. Kto nie wie, to my mamy tutaj w biurze jaszczurkę i ona właśnie zwykle je albo świerszcze, albo mączniki, larwy mącznika, także dzisiaj akurat było świercze. Uwaga, puśka, karmienie. Puśka siedzi tam w środku, widzicie? Troszkę ją chyba widać. W kamieniu siedzi. Nie wiem, czy sobie z nimi poradzi, bo są naprawdę malutkie, bo są jeszcze młode, pani powiedziała w zoologicznym. No, będzie miała więcej zabawy. Jaszczurka nakarmiona, sprzęty kupione, a teraz słuchajcie, jesteśmy... A Kacper głodny i trzeba Kacpra nakarmić. No ale gdzie teraz jedziemy? Jedziemy teraz do sztolni. Jedziemy na obiad, ponieważ przyjeżdża dzisiaj Ewa i Juri, jesteśmy zgadani. Jadą akurat w góry i odwiedzają nas po drodze. No i zaproponowaliśmy właśnie sztolnię, także ja znowu kolejny raz. Już w Ikei byłam 2 razy w tym miesiącu, tak samo w sztolni będę 2 razy drugi raz w tym miesiącu. Kiedy? No, byłam z mamą. Tak? Byłyśmy na rosołku się rozgrzać. Także kolejny wypadek do sztolni w tym miesiącu zaliczony będzie. Właśnie śmialiśmy się, bo zaproponował Kacper sztolnię. I jak dałam znać Ewie i Juriemu, że widzimy się w sztolni, to Juri dał znać, że Kacper wie co dobre. Kacper potrafi znaleźć knajpę, bo sztolnia się nazywa, w nazwie ma... Jak mięso, wino. Chleb, wino, mięso, coś takiego, no. Albo wino, chleb, mięso, no coś takiego. Jakby jest sztolnia, wino, chleb, mięso. No i Juriemu Ewa rzucała tylko ten nagłówek, ten opis i Juri podobno spuentował, że Kacper się jednak zna na jedzeniu. Że się rozumiecie. Nie jednak, bo wiadomo, że ja się znam, tylko jego tak. To jeszcze bardziej utwierdzi. Bo Juri też lubi dobrze zjeść. Juri też lubi dobrze zjeść, ja też lubię dobrze zjeść. Wybieram sobie jedzonko i tak może stwierdziłam, że sobie zjem ten lunch dnia. Mają tutaj lunch dnia. Dzisiaj jest krem z pomidorów, ravioli z borowikami i sernik na zimno, więc myślę, że spoko opcja. Opłaca się, bo cały dostaw jest 33 zł. Dotarli, słuchajcie, dostałam. Troszeczkę. Dostałam, słuchajcie, od Ewy. Ja wiem co. Bluzę. Ojej. Trzymaj. Jaki masz kolor?
Właśnie jeszcze nie wiem, bo to miała być surprise. Tak? Tak. Zobacz, ta kastraka, która od razu krótkę zabrała. Każdy ma to samo. Ojej, piękny. Cały dresik. O Jezu, Myszko, dziękuję. Trzeba korzystać, że się ma influencerki. Piękny. Ale jaki materiał. Mega, super. No. Tak? Kacper rekomenduje krówki. Przyjechaliśmy teraz całą ekipą na jarmark w Katowicach, ten, na którym byliśmy wczoraj z Kacprem. Chcieliśmy Ewie i Jurię pokazać, jak mamy ładnie teraz tutaj w Katowicach z okazji świąt. Może przejedziemy się kołem. Może, no mówię tutaj chętnych, wczoraj było tak zimno, a dzisiaj... Właśnie mówię, że może przejedziemy się tą. Tak! Co? Tak. Wczoraj się bałaś. Nie, zastanawiam się, czy ja chcę się przejechać. Dobrze, no to się przejedziemy. No mam chętną. Słuchajcie, Ewa widać, jest masz chyba... Chłopaka, że masz męża z Ukrainy. Krzyż z tej kasły. Jutro mojej babci. Nie, widzicie, ale... co zrobiłam, patrzcie. Leginsy. No właśnie, to chciałam powiedzieć. To chciałam Pytałam powiedzieć. Się Klaudii, czy też nosi leginsy pod spodniami i licząc, że ktoś mnie zrozumie i powie, że tak i tak. No właśnie, więc to jest, to ja tak samo robię zawsze. W zimę to już w ogóle must have, żeby mieć leginsy pod spodniami. Jesteśmy, słuchajcie, już pod kołem i wchodzimy. Wszyscy jednak są chętni, także jedziemy. Na szczęście mam gotówkę, zawsze w kejsie, w telefonie, bo nie można płacić w ogóle kartą. Po prostu się nie ruszajmy. Weszliśmy, jesteśmy już. Słuchajcie, chłopaki się śmieją, że oni są tacy ciężcy, że za duże mamy obciążenie na wagoniku. Juri to wymyślił, ja teraz się stresuję trochę. Nie, spokojnie, Klaudia. Ja myślę, że jakby tak połączyć te wszystkie wagi, to my równoważymy. Ale to prawda. Straszna muzyka jest. Ale ekstra, mi się podoba. Nie! No co? Chyba to, że przyszło nie. Nie jest dobrym pomysłem. Nie, bo ci przymarzą ręce. Ej, ja się boję! A weź Ewa, przymusz język. Kręcą jeszcze wariaty. A wiecie, że kiedyś jak przykładał język do tego czegoś? To zamarzał! On się chwada. Patrzcie. No. Lepiej śnieg zaszło. Nie, słuchajcie. Dobra, nie no. Dobrze, dobrze. Nie, no już. Ja już mogę tak cały dzień. Już kozak! Czekaj, ja już tak mogę cały dzień. Ale pamiętasz, jak się bałeś tak samo w Gdańsku? Pierwszego okrążenia, a tam było zamknięte. Tutaj pokonałeś swój lęk. Nie, jeszcze sypie śnieg, mamy mega klimat. Mamy super klimat. No. Pięknie. Ekstra. Tu jest Vlogmas Live. Dokładnie. Vlogmas we Vlogmasie. Kacper generalnie się stresuje. Zobaczcie. Ale jest tutaj zimniej, nie? Bardziej czuć. No. Tak, czuć. Dobrze, że te leginsy założyłam. Dokładnie. Tutaj by się rękawiczki nawet Kluda przydały. Tak, tak, a ja auta nawet widać. Nie mam. No. Auta muszę sobie chyba zakupić, bo w tym roku chyba nie odnalazłam swoich z zeszłego roku. Więc. Ja też nie, ale wiesz co, kupiłam sobie w handemie takie z uciętymi palcami z futerkiem. Do telefonu super. Można klikać, a nie jest no, zimno. Fajne, dobrze. Fajne. Ja zawsze mam mega super ręce w zimę. Nie jest to zbyt komfortowe. Stać mi. Dobra, zrobi coś, co was zdenerwuje, ale muszę. Nie. Juri sobie robi zdjęcia. Wróciliśmy do auta, a Juri z Ewą pojechali dalej do Wisły. I właśnie śmiałam się z Ewy, bo jak mówiłam jej, że napijemy się winka, jest pyszne grzane winko, wczoraj piłam, testowałam. I Ewa mówi, że u nich w Warszawie jest takie wino, że można wypić 5 kubeczków i w ogóle nie czuć, że się piło wino. Mówię, Ewa, ja wczoraj wpiłam to jedno i czułam bardzo dobrze, że piłam to jedno. I faktycznie przyznała mi rację, że tutaj jest porządne wino grzane. Mocniejsze. Daje procent zdecydowanie. I jesteśmy. Wróciliśmy po jarmarku. Kacper się pojechał na chwilę do biura, powysyłać paczki i przygotować wszystko do premiery produktu, do pre-sale'u, ponieważ w momencie, kiedy oglądacie ten vlogmas, pre-sale już ruszył i osoby, które zapisały się w link, dostały maila z możliwością przedpremierowego zakupu najnowszego produktu Wowkow. A ja mam w rękach produkt od Ewy. Pokazywałam wam już pokrótce w restauracji, ale zaraz sobie przymierzę. Mam tutaj dresik piękny od Ewy, taki kolor mleczny, naprawdę przepiękny. Super gatunkowo, bo już... dotykałam. I powiem wam, że Ewa jest taka fajna, taka normalna dziewczyna, bardzo, bardzo
lubię Ewę. Także zbieram się i przymierzam, pokażę wam dresik. Jak wam się spodoba, to koniecznie kupujcie, bo naprawdę w palcach normalnie czuć, że to jest mega fajna jakość. Ewa miała niedawno urodziny i kupiłam dla Ewy ten sam zapach, którego ostatnio ja używam, Giorgio Armani My Way, i bardzo się cieszę, że jej się spodobał. Mówiła, że jak przytuliła się do mnie witając się, to poczuła ode mnie perfumy i chciała powiedzieć mi, że ładnie pachnę, a ja akurat właśnie wymyśliłam, że na prezent podaruję jej te perfumy. Ja mega je lubię i tak właśnie myślałam, że Ewie też się spodobają. To jest taki delikatny zapach, delikatnie kwiatowy, bardzo kobiecy, ale taki świeży. Dla mnie sztosik, no i cieszę się, że trafiłam. Ja, tak jak mówiłam, tak naprawdę jest. Ja zawsze, jak idę gdzieś na dwór i wiem, że jest zimno, że będę długo na dworze, to chodzę w spodniach i w leginsach. Więc dzisiaj było oczywiście tak samo, leginsik, na to dopiero dżinsy, do środka sweterek i byłam ciepło ubrana. I właśnie Ewa zapytała się mnie: Klaudia, masz leginsy pod spodniami? Mam, oczywiście. Też sama ubrała innej ramalku, przynajmniej nie zmarzłyśmy. Przymierzyłam, kochani, dresik od Ewy, jest naprawdę przepiękny, przemiły, super się układa, fajnie, że ta bluza jest taka oversize'owa, że ma takie spadające rękawy, ja mega lubię taki styl ciuchów, także to jest totalnie coś dla mnie, mega. I ten kolor, jak wiecie, ja kocham takie beżowe, mleczne kolorki, więc super. Gratulacje raz jeszcze dla Ewy, no i dla drugiej Ewy, która również stworzyła z Ewą, naszą Ewą, tą markę. Siedzę z walizką rozłożoną już na podłodze. Tak jak wam wspomniałam, zdecydowaliśmy, że jedziemy na spontaniczny wyjazd na weekend na narty. No więc już dzisiaj chcę trochę podszykować, żeby jutro mieć mniej. Nie wiemy jeszcze, jak będzie z wyjazdem, czy wyjeżdżamy jutro z samego rana, czy w sobotę z samego rana. Czekamy na znajomych, żeby dali nam znać, jak im pasuje. Po prostu będziemy razem uzgadniać, ale tak jak wam też wspominałam, Kacper prawie wcale nie potrafi jeździć na nartach. Kiedyś tam jeździł, ale bardzo dawno, i mówi, że jakoś średnio mu to wychodziło, więc tak naprawdę Kacper będzie się uczył od początku. Ja potrafię jeździć na nartach, przynajmniej 6 lat temu potrafiłam. Zobaczymy, ile pamiętam, no ale muszę po prostu nas spakować. Muszę nas spakować jakieś ubrania na te dwie noce, wstępnie dwie noce, może jedną, no zobaczymy. Także zabieram się za pakowanko. Torba mniej więcej spakowana, moje śniegowce, moonbootsy, Kacpra, buty na śnieg. Jedna połówka moja, druga Kacpra. Wzięłam też rozdzierzego stroje kąpielowe, gdyśmy wybierali się na termy. I wzięłam jeszcze oprócz tego gry do grania. Jedziemy ze znajomymi, więc myślę, że będziemy mieć chwilę, żeby zagrać sobie w Uno czy w tą nową grę, którą dostałam teraz na Mikołajki od Kacpra. Kosmetyczka, maska do włosów, pewnie będę myła włosy na wyjeździe. Szampon taki uniwersalny, żeby był dla mnie i dla Kacpra, więc wrzucam tutaj jakieś ze Schwarzkopfa, żeby nie był tylko do blondów. Do ciała weźmiemy sobie The Body Shop Moringa. Do twarzy żel do mycia buzi z Wianka. Mleczko do ciała z Mixa, tutaj mam jakieś hialuronowe, też myślę, że się przyda. Z moich rzeczy pielęgnacyjnych wrzucam jeszcze krem nawilżający, tonik w małej pojemności z Lancome, jakiś błyszczyk do ust, masełko nawilżające. Kulka pod pachy. Oczywiście obowiązkowo dorzucam też set pielęgnacyjny od Wow Cow, ręczniczek, myjkę i waciki oraz moją opaskę do pielęgnacji. Zmyłam sobie przez chwilkę makijaż i słuchajcie, przyszła do mnie dzisiaj paczka, paczka niespodzianka. Dostałam 3 gumki do włosów, takie 3 w sumie świąteczne, zieloną, czerwoną i białą. I słuchajcie, jest to od marki Mellow Scrunchies. I mam w ogóle na kod klatek z 10% rabatu dla was. Jedną z gumaczek zapnę sobie włosy i wracam do dalszej części pakowania. Ja tutaj, słuchajcie, pakuję, a w międzyczasie wrócił Kacper i pochwal się, co zamówiłeś, bo jeszcze widzowie nie wiedzą. Ty wiesz. No ja wiem. Zamówiłem, gdyż obejrzeliśmy cały Dom z Papieru. To był pierwszy serial, który obejrzeliśmy razem w całości i byliśmy w nim zakochani. Kupiłem coś do upamiętnienia tego pięknego serialu, który również i wam polecam z całego serca. O bella ciao. Tu jest Tokio. Pochwal się, co to jest.
Funko Popy. Kasper, słuchajcie, zamówił takie laleczki. Podobno tych figurek jest więcej. Wziął postacie, które najbardziej lubiliśmy w serialu. Wiem wszystkie postacie. Jedna taka laleczka kosztuje? Z 6 dych. Także słuchajcie, nie mało. Jak się dowiedziałam, co Kasper zamówił, to się trochę na niego wkurzyłam, nie ukrywam. I dalej jestem trochę wkurzona, bo uważam, że mógł wziąć jedną, dwie, a nie... Zobaczysz, że kiedyś będziesz wspominała wspaniale ten czas i będziesz mogła sobie właśnie dzięki tym laleczkom przypomnieć. Aha, i tylko w jednym była jedna, a reszta jest tak, z innego? Tak, bo kupowałem z innej aukcji, ale ten sam sprzedawca. Proszę bardzo. Jest Berlin, profesor w przebraniu klauna. Mamy Rio. A kiedy on się przebrał w klauna? Profesor, był taki moment. A czemu wziąłeś dwa profesory? Nairobi. No bo są dwie wersje. Kasper. Mamy, ale mamy też dwa Nairobi razy Tokio. Nairobi lubiłam. Ta Tokio. Znalazłem ją dwa razy taniej, bo ta była droższa. Ona normalnie lata tak okolice 240 zł, a ja kupiłem za 110. Chyba żartujesz. Kinki nie. 110 zł za takie gówno? Ale nie kupiłem za 240. Kasper, a po co wziąłeś kolejną? Denver. Zamówiłem, jeszcze brakuje nam Moskwy. Zamówiłem Oslo z innej strony, z innego sklepu. Do tego, co zmarł, brata Helsinki. Ej, sorry, jak komuś spoileruję, no to... Imiona? Aha. No. To jest Denver. Brakuje nam jeszcze Moskwy. Moskwa znalazłem... Bardzo trudno znaleźć Moskwę. Moskwę znalazłem na Eliksie 55 zł. I co? I 55. I jeszcze kupiłem Oslo. Nie wiem, no z 5 czy 6 dych. Tu za to zapłaciliśmy... No chyba nie chcę liczyć. 670 zł. Żartujesz? Nie. Ja cię zabiję chyba. Czemu? Wiesz, jak to pięknie będzie na półce wyglądało? I będziemy sobie właśnie ja postaci piernicze. Z takich pięknych filmów dla nas ważnych kupować. Ja cię uduszę. Wiesz, jakie to jest super? Ja cię uduszę, naprawdę. Pokaż, gdzie będzie stało. Tu. Pokaż, bo ja pokazuję palcem. Tu i będzie pięknie. Zobaczysz. Jeszcze przyjdziesz nie, do mnie nie wieczorem. Nie będzie tu i to stało. Na pewno nie będzie w tym miejscu stało. To była dobra. Nie, to nie będzie na pewno stało. Czemu? Nie, to nie będzie tu stało. Gdzie nie będziemy robić wiochy. Nie wiem, trzeba było myśleć, gdzie to postawisz, zanim to kupiłeś. I wydałeś tyle pieniędzy na to. Nie mówię, że to nie jest fajne, ale to wystarczyło kupić. Nie wiem, jeszcze kupiłeś podwójnie. Podwójnie kupiłeś serial. Jeszcze te same postacie. Ale Tokio jest edycji, widzisz? Limited. Limited edition. Jeszcze jest Berlin w limitowanej edycji, ale jest masakra. Już tylko po 240 zł, więc go najwyżej kupię w przyszłym miesiącu. Co ja z nim mam, słuchajcie? To bella ciao, bella ciao. I powiedział mi o tym, słuchajcie, o jakiejś pierwszej czy drugiej w nocy. Cicho bądź. Powiedział mi o tym, o pierwszej czy drugiej w nocy myślałam, że żartuje, jak mi o tym mówił, ile kupił tych postaci. Rano wstałam, zapytałam się, czy to był żart, ale powiedział mi, że nie, że to nie był żart. O, bella ciao. Koniec! Ja ci chciałam kupić fajny prezent na święta pod choinkę, za to wszystko nie dostaniesz. Mogę oddać. Nie możesz. Mogę nie oddać. Można. Nie można oddawać. Prezentów się nie mogę oddaje. Oddać. Przez najbliższe trzy okazje nie dostaniesz ani jednego o, prezentu. Bella ciao. Ale to jest dla nas prezent. To nie możesz w takim razie na to patrzeć. Ja tego nie chcę. To nie możesz na to patrzeć. O, bella ciao. W takim domowym, roboczym tle otworzymy sobie kalendarze na odstresowanie po tych laleczkach. Dzisiaj mamy numer 10. Już 10 okienko otwieramy. Kurde, ale ten czas leci, co? No. Dobra, dziesiąteczka. Nie będę brała kalendarzy na wyjazd, więc jutro i pojutrze nie będę otwierała okienek. Otworzę je wtedy z opóźnieniem, w poniedziałek, także na najbliższe dni. To będą nasze pierwsze i ostatnie okienka na najbliższy czas. O kurde, ale dobry batonik. Mixi Tikka Almond and Peanuts. I słuchajcie, tak dobrze wygląda, że skosztuję sobie go. Bo to są takie orzechy w karmelu polane chyba, albo w miodzie. Oho. Migdały, nerkowce. Patrz, jaki ładny. Ale jaki piękny, Jezu. Weź go nie jedz, zostaw go na półce, bo toaleczek postawimy jak takie dzieło sztuki. Kalendarz z The Body Shop. I tutaj mam nadzieję, że będzie jakiś dużo wymiarowy produkt.
Oj, coś lekkiego. Gąbka do mycia ciała. Taka ala muślinowa. W sumie nie wiem, czy będzie przyjemna, żeby się nią myć. Ale tak, ale jest to gąbka. Kalendarz z Linda. Kacper już przekąsił w tle i poszedł do sypialni. Ja muszę otworzyć 10. Ej! Co? Zjadłeś mi dziewiątkę? Nie. Ej, nie jadłam wczoraj cukierka! Nie, naprawdę. Przysięgam, nie jadłem. To może wypadł, dobra. Pozostawiłam sobie chyba w wczorajszym filmie dziewiątkę otwartą i nie ma już nic w dziewiątce. Dobra. Mamy dziesiątkę. O, w dziesiątce jest misiu, a misiu jest pyszny. Misiu jest pyszny, także testujemy sobie go. Pycha. I kalendarz z biżuterią Sisseya. Mamy dzisiaj bardzo dużą dziesiątkę. Otwieram naszyjnik. I mam tutaj, słuchajcie, piękny naszyjnik z choineczką. Naprawdę śliczny. Cute. Fajny ten kalendarz. Praktycznie każde okienko jest naprawdę ładne. Bardzo podobał mi się ten wieniec. Podobały mi się też te kolczyki, kokardki na prezenty. No ale ta choinka też jest cute. Mega. Mamy, słuchajcie, godzinę 22. Znajomi dali nam znać, że możemy wyjeżdżać jutro z samego rana, także jutro przed godziną 7 chcemy być już w drodze, więc teraz najwyższa pora pójść się myć, dopakować ostatnie rzeczy i iść spać, bo rano skoro świt, wyjazd. Także dzięki bardzo za dzisiejszego vloga, no i widzimy się już jutro na kanale. Buziak, pa!